po stronie propozycji jako drugi mówca wystąpi przed Państwem pan Marek Oramus. Wielkie brawa. Jeszcze nic nie powiedziałem. Proszę Państwa, chciałbym chwilę poświęcić temu hasłu, o którym mamy mówić. Pozaziemska kolonizacja jest jedynym sposobem przetrwania gatunku Homo sapiens. Ono jest za twardo postawione. My dzisiaj nie możemy wiedzieć, czy jest jedynym. Można by dyskutować, czy może być jedynym sposobem przetrwania. To będzie zależało od tego, jak się zachowamy w przyszłości i jakie będziemy podejmować działania, żeby nie była jedynym. Bo to oczywiście nie jest dobry scenariusz, że musimy uciekać z Ziemi, z naszej rodzimej planety, bo doprowadzimy ją do takiego stanu, że się nie będzie nadawać do niczego. Chcę powiedzieć, że wiemy o tym, jaki kosmos jest duży i jak daleko trzeba lecieć do najbliższych planet. Jeśli chodzi o kolonizację, to w grę raczej planety Układu Słonecznego nie będą wchodziły, bo się do tego nie nadają. Można próbować, to się mówi, terraformować Mars i są takie plany, ale one są oczywiście bajecznie kosztowne. Tu kolega astronom mówił o tym i to jest święta prawda. Najbliższy układ gwiezdny Słońca to jest układ Centaura, składający się z trzech gwiazd. Dwie są mniej więcej podobne do Słońca i okrążają się wokół wspólnego środka masy. Natomiast dookoła tego krąży czerwony karzeł i jakiś czas temu odkryto wokół niego krążącą planetę. Ta planeta okazuje się teraz, tam jest rzeczywiście, zostało to potwierdzone. Ale 4,3 roku światła to jest olbrzymia odległość. Powiedzmy, że bylibyśmy w stanie lecieć z prędkością 1/100 C, czyli 1/100 prędkości światła, to jest 3000 km na sekundę. To jest prędkość dla nas w tej chwili niedosiężna po prostu i w najbliższym czasie nie zanosi się na to, żebyśmy takie prędkości osiągali. Natomiast mówimy prawdopodobnie o dalekiej przyszłości, 100 lat, 150 lat. Natomiast będzie to zależało również od tego, jak sprawy będą postępować na Ziemi. W tej chwili jest do kupienia w księgarniach scenariusz, jak taka wyprawa kolonizacyjna na Proximę by wyglądała. No więc po doleceniu tam okazuje się, że jest planeta zwrócona jedną stroną do swojej gwiazdy, ponieważ tak ją okrąża w takim tempie, jak obraca się dookoła osi. No i w związku z tym dość są nieprzyjemne warunki. Tam z kilkunastu osób w ciągu kilku miesięcy zostaje tylko dwójka. Mam wrażenie, że nie zależy to tylko od tego, że system doboru tych kandydatów był australijski, to znaczy wysyłano tam ludzi, którzy za coś podpadli. Więc tak w Australii było, że wysyłano tam więźniów skazanych przez imperium i oni tam mieli kolonizować. Proszę Państwa, więc to są te trudności, o których my wiemy. Kosmos jest w ogóle nieprzyjemnym miejscem i to może lepiej powie kosmonauta Hermaszewski, bo ja w kosmosie nie byłem i wiem o tym ze słyszenia. Natomiast to, co się należy kosmosu unikać, jak najdłużej się da, siedzieć na Ziemi, bo tu jest w każdych warunkach prawie lepiej niż w kosmosie. Lepiej niż w kosmosie. Tam trzeba sobie stworzyć mikroświat, w którym się będzie żyło. Tutaj przynajmniej jest powietrze i woda, póki jest oczywiście. Ja stawiam tezę taką mianowicie, że model cywilizacji, jaki obowiązuje w tej chwili, doprowadzi, o ile się nic nie zmieni, do takiego wyniszczenia Ziemi, że nie będzie ona się nadawała do mieszkania, do zamieszkiwania. W związku z tym, kiedy nastąpi ten straszny moment, ludzie będą się musieli wyprowadzić w kosmos, oczywiście nie wszyscy, to zaraz o tym powiem, będą się musieli wyprowadzić w kosmos
Dlatego, bo na Ziemi się nie da wytrzymać. Nie będzie można już wytrzymać, będą mordercze warunki. Myślę, że to będą jakieś elity, które w tym czasie rozprzężenia, w tym czasie chaosu, no można sobie przywoływać różne scenariusze, które proponuje fantastyka naukowa, będą w stanie organizacyjnie sprostać takiemu przedsięwzięciu i finansowo, i również technicznie. Myślę, że do takich poczynań dojdzie, jeżeli ten mechanizm się utrzyma. Proszę Państwa, 1/3 ludzkości zużywa 80% zasobów planety. Nie wiem, skąd wziąłem takie dane, ale wtedy nie były mi potrzebne. Nie sądziłem, że wystąpię kiedyś w takim charakterze. Ale jeśli to prawda, a wydaje mi się, że to może być prawda, to żeby wszyscy mogli żyć po amerykańsku, że tak powiem, bo to chodzi o 1/3 ludzkości, tą najbardziej rozwiniętą. Już kończę. Dziękuję. Jeszcze jedno zdanie, tylko bo czas się skończył. To byłyby potrzebne 3 planety wielkości Ziemi. Tych planet tyle nie mamy. Dziękuję bardzo. Marek Oramus. Drugi mówca po stronie propozycji, ale jeszcze będzie szansa na to, żeby bronić swojego punktu widzenia w drugiej części debaty.